Cześć, witajcie. Pewnie spytacie, po co ten Mauser tutaj stoi, ale to za chwilę. Najpierw wam pokażę co innego. Byłam przed chwilą zajrzeć tam u kaczki. Byłam zajrzeć u kaczki i zauważyłam kurczaczka prawie wyklutego. Prawie wyklutego. I on w ogóle leżał tak bardzo daleko od gniazda, w ogóle tam całkiem na końcu. Tak jakby on zaczął się wykluwać, ona go wyrzuciła, nie? Tak to wyglądało. No i tam Sławek mu troszeczkę od tego ściągnął skorupki z głowy, bo nie mógł w ogóle jakoś tak to wszystko poprzysychało właśnie tak wszystko. Idź krecik stąd. No i zobaczymy, czy coś z niego będzie. Tutaj w odchowalnik go włożył pod żarówkę. No gdyby tak nie w porę, to na pewno by się nie wykluł, bo o, taki dosyć... Już wszystko, te skorupki do niego aż przyschły, bo to leżało tak, wiecie, wyrzuciła z gniazda, wysychało bardzo szybko, nie mógł się wykluć po prostu. Ogólnie to my nie pomagamy się wykluwać kurczaczkom, żeby się same wykluły. Tylko, że no ten to miał tak, mówię, tak powszysychane wszystko, głowa zawinięta gdzieś tam, że wątpię, że on by sobie poradził sam. No trudno, jakby miał się zmarnować, no to lepiej, wiecie, spróbować mu pomóc i dopiero jak już ma się zmarnować, no to trudno. Już widzę, że to będzie jakiś inny kurczaczek faktycznie, nie będzie, bo ja, kto nie wie, to ja przypomnę, że te jajka to były od jakichś czubatek, jakieś tam jeszcze inne, ja tam gdzieś mam zapisane w ogóle te nazwy. O, tu nawet hamburgi, czubatki wielbłądzie, jakieś wajdoty, czubatki srebrne, srebrnouskie, złotouskie, coś takiego to miało być. Ja tam się nie znam na takich kurach. No ale tutaj to już widać, że to nie jest zwykły kurczaczek taki. Nie wiem, już tu widać, że to nie jest zwykły, nie? Już taki jakąś tą głowę ma taką inną. Jakiś czubek czy coś. No nie wiem, który to akurat konkretnie jest. No tutaj Sławek żarówkę mu włączył. Taki dosyć żwawy. Może coś z niego będzie. Zobaczymy. No to już wiem, że... No trochę jest. No to no przy nim, ale tutaj już jakieś jest ciepło. Weź tak trochę go odsuń. Chyba za ciepło, co? Żeby go nie przypiekło. Jeszcze odsuń trochę. O, może teraz, co? Lepiej go sprawę to chwilę? Nie wiem, zobaczymy. Kiedyś to przecież to mi się kluły. Indyki, to na tym się kluły, nie? Indyki chyba ją. Co indyki, na czym klułeś? No, nie? Aha. No jo, takie były, co się w ogóle takie słabe były. No, no, to no. To się na tym wygrzewały. No nie wiem, zobaczymy co z nim będzie. I też będziemy musieli teraz co chwilę do kaczki zaglądać, bo no, póki co złapaliśmy kaczkę, Sławek posprawdzał jajka to jedno wyrzucił czyste. Słychać było jak chlupała woda, w niektórych słychać kurczaczki jak się odzywają. W innych to nie był pewien, więc pozostawiał. I co? No i zobaczymy, będziemy musieli zaglądać, że w razie, wiecie, może ona jej coś po prostu nie pasowało w tym kurczaczku i dlatego go wyrzuciła, albo po prostu gdzieś wyszła się napić, on się do niej przykleił czy coś, bo mówię, taki poobsychany był. Nie powiedziane, że to jest, wiecie, jej zamysł, żeby go wyrzucić. Nie wiem, nie wiem, naprawdę ciężko powiedzieć. Póki co żadne jajko nie jest już nadziobane. Na razie, także pewnie dopiero może na wieczór coś się zacznie, a może... Sławek mówi, że jakby był inkubator, to by się do inkubatora wróciła, jakby się dolęgły. No mówię, to nie wiadomo, czy to... Może się do niej przykleił i ona dlatego go... No nabity, mokry, może ona wyszła się napić, może gdzieś tam jej się do niej przykleił, czy coś. No ciężko powiedzieć, ja tam nie mówię, że ona wyrzuciła koniecznie i już. No zobaczymy, co z nim będzie. Fajnie jakby się uchował, bo... Taki szczęściarz będzie. No tak poszłam zobaczyć, tylko nawet nie chciałam pod kaczkę zaglądać, tylko tak mówiłam mu, że akurat coś tam będzie, wiecie, wyjdzie spod niej, bo to jak już takie wyschnięte, to sobie wychodzą przecież. O, teraz powinno być w porządku. Musi trochę siły nabrać. Się namęczył bidulek z tym wykluwaniem. Teraz to wy widzicie jedną taką dziwną plamę, ja wam może bliżej pokażę. Widać, że jest inny. No oby przeżył. Będę tu siedzieć z nim chyba. Nie no, siedzieć nie będę, ale będę zaglądać na pewno co chwilę. Tutaj ma cieplutko. Ale jest przynajmniej ten plus, że wiemy, że nic się z jajkami nie zadziało, że będą się raczej wykluwać. Mówię, tam Sławek kilka słyszał, jak odzywały się w jajkach, więc... Więc żyją. Bo tak się też pisaliście, że za ciepło, może, że kaczka przegrzeje. No ale jakby miała przegrzać, to chyba już by nie żyły, nie? Także chyba w porządku będzie. No zobaczymy dalej.
Dobra, to ja zamykam. Zajrzę za chwilę do niego. Teraz się tak jakoś przestał ruszać, jakby oddycha, bo widać, że oddycha, ale nie wiem, co tam dalej będzie. Dobra. Sławek tam działa u królików, bo dzisiaj jest ten dzień, gdzie je będzie rozsadzał. Samiczki z samczykami. Znaczy samiczki od samczyków w ten sposób. Już posprawdzałeś jeszcze, nie? Nie, jak? Żeby je odławiać. Odławiać, a jak się króliki odławia? Czyli klatka znowu idzie na pół, tak jak była od początku. No zobaczymy, ile samczyków, ile samiczek. Już w tym roku nie będzie dzielona, nie? Znaczy rozdzielana. Czemu? Jeden samiec, jo? Nie. Ostatnio było, z tamtej było pół na pół. Było 8 w miocie, były 4 samiczki, 4 samczyki. Więc zobaczymy teraz. No a ten... To jest ten mauser z warzywnika, co mówi, że już woda nie chce lecieć. No. Taki zakamieniony? Nie, tyle glony. Aha, bo to ta woda ze studni była i tam... Ze studni to jest całkiem inna woda, więc nawet widać, jak on jest brudny. To nie jest to, co z woda z kranu. Wszystko zaglonione. Krecik, chodź. Dobra, chodź, pójdziemy, bo tutaj zaraz podrapią nam Sławomira i co zrobimy. Dobra, tam sprawdzę, czy samiczki, czy samczyki. Zaraz pójdę zobaczyć. W międzyczasie może jajko? Nie, nie znajdę jajka, bo dzisiaj kury tu nie chodzą. A kury nie chodzą dlatego, no, że spodziewamy się, że może pan przyjedzie prasować, a tutaj jak przyjedzie prasować, no to musi znowu tędy przejeżdżać. Kury pouciekają, więc no dzisiaj niestety, ale muszą siedzieć. Dobra, bo Sławek mnie woła, że mam trzymać, to zaraz się wam wyłączę. Akcja dzielenia klatki odwołana. Jednak będzie jedna duża klatka. Teraz wam powiem dlaczego. Tylko Sławek mi tu hałasuje, to trochę nie ten. No. A dlatego, że jest 8 samców i 2 samiczki, aby. Więc samce zostaną w tej klatce, tak jak była rozgrodzona. Duża, no bo to na pół to by było za mało im. I teraz Sławek powie, gdzie są, będą samiczki teraz. Te 2. Co? Gdzie teraz będą te samiczki? Tu gdzie Jaruś, a Jaruś pójdzie do tych, tak? Zobaczymy, czy będą się gryźć. Zobaczymy, czy się zgodzą. Że Jaruś, masz towarzyszy. Trochę się postraszyły te takie dzikie. No, musicie teraz ochłonąć. Zobaczymy, będziemy obserwować. Jak się będą gryźć, no to trudno. No to będą musiały być jednak... To Jaruś pójdzie tam, gdzie świnki były. A samiczki teraz idą tam. Ale też co? 2 na 8. No ale cóż. A wredne te samce? Nie? Podrapały mnie. Jak mnie kury nie podziobią, to mnie króliki podrapią. Ja jestem zawsze taka jakaś... Albo jeszcze się poparzę piekarnikiem na to. I zawsze jakaś taka... No, wiecie. Dobra, to króliki by były, nie? To bez sensu robota. No ale to tam dużo roboty nie było, nie? Przykręcić i już. Dobra, i co mówiłam? Aha, mówiłam, że Sławek liczy, że pan dzisiaj przyjedzie prasować. Liczy. No nie, że liczy, tylko że myśli, że może przyjedzie prasować. Do tego kury niewypuszczone. Ani na jednym wybiegu, ani na drugim wybiegu, tylko na tym malutkim dzisiaj sobie chodzą, żeby ich później nie naganiać. Ja pamiętam, co my mieliśmy, jak kombajn miał przyjechać. My się tak nalataliśmy za nimi, nie dość, że wszystko na szybko, to jeszcze kury gonić. I tak 2 chodziły sobie tam, to później je nagnałam dopiero. No bo tutaj znowu przez te bramy będzie musiał przejeżdżać z prasą, nie? Więc bez sensu, no trudno, nic im nie będzie przez jeden dzień. Albo 2. No ale czy w niedzielę to pan chyba nie przyjedzie. Zresztą nie wiem. Dobra, nie mówię na ten naprzód. Dzisiaj sobota. Zobaczymy. Przyjedzie to przyjedzie, nie przyjedzie to nie przyjedzie. Coś jeszcze miałam wam pokazać. Nie wiem, co jeszcze. Z
Zobaczymy zaraz do tego kurczaczka. Teraz będę chodzić do niego co chwilę, ale bym bardzo chciała, żeby przeżył. Widać, że już jest taki fajny. A wszyscy jeszcze ten są na polu. Dobra. Idziemy zobaczyć. Jestem ciekawa, czy trochę lepiej. Zanim on jeszcze sił nabierze, nawet jeśli przeżyje, to jeszcze trochę potrwa. Nie? To też nie jest tak, że już natychmiast będzie wszystko super. O, trochę lepiej jakby. Chyba. Się kręcił tak mocniej, jakby więcej siły miał. O jany. O, i krzyczy nawet? Może, może. Zobaczymy. No, dobrze, że tak w porę. No już za chwilę by nic nie było z niego. Już taki trochę bardziej żwawy. Już krzyczy coś tam sobie. I ten. I tak fikał mocno. Ale to niech sobie na spokojnie. Dosyć chyba. W miarę ma. O, widzisz? Już taki silniejszy jakby, nie? By się udusił w tym jajku, nie? Tak zawinięty był. Dobra. Przyjdę do ciebie później. Już wiem, że na imię szczęścia, że będziesz miał. Albo szczęściara. Został los od życia. Gdzie idziesz? Rumianek pościnać. A, rumianek pościnać. Tam przy burakach. Kurde, osełkę mi koty połamały, jo. Koty ci osełkę połamały? Aha, zrzuciły i się po ten, pękła. Ale co ci koty ostatnio pomogły? Się nie pochwaliłeś. Co? Bo co zawsze ginie, jak coś robisz? Miary. Miary. I co? I się okazało, że była w pudełeczku. Koty pudełko zwaliły, to się jej miara znalazła. Mówi, że koty mu miarę znalazły. Ale da radę? Też ona taka tempa też nie jest, się osusią co chwilę, nie? Krecik. Jo, przeszło chyba. Dobrze. No ale to zastrzyk, to od razu. A wtedy jak dawałeś, nie? To ile? Ale zastrzyk dopiero na drugi dzień chyba, nie? Dostały. A tutaj od razu dostały i o, elegancko. Znaczy ta dostała. Oj, oj, ojej. Szedł gospodarz i nie wziął. A nie wiem, co z tym rumiankiem będzie robił. A co byś robił? Co byś robił z tym rumiankiem? Aha. Herbatki, o. No, kwiatki to ty lubisz, nie? Celebryto. Się śmiałam ostatnio, że Heniutek to już nawet na mnie nie patrzy, jak do niego przychodzę, nie? Bo mówi, że z wieśniakami nie będzie gadał. On jest już teraz wyższej rangi kozłem, nie byle jakim. Mówi, że gwiazdy YouTube'a z wieśniakami nie gadają. Także przykro mi bardzo, nie będzie ze mną gadał. Co? Co ty żeś wyciągnął? Jak od kapusty? Skąd tutaj badel od kapusty? Z gnoju był. A, że z gnoju. Jakieś takie badyle. Ale buraki, liście na dół. Ale ciepło, nie? Znowu. Buraki to tam ładne porosły w tym roku, co? A gdzie tu jeszcze do jesieni, do wykopków? No. Ładne, ładne. Aż nawet miejscami jeszcze za gęsto. Się wydawało, jak się przerywało, że tak rzadko, a tu jeszcze się okazuje, że jeszcze za gęsto miejscami, ale to nic. Teraz inaczej będzie. No tam trochę zielska jeszcze wystaje w tych burakach, ale w sumie to takie pojedyncze, duże. Tam co widać, to jest między ziemniakami a burakami bardziej. A w burakach nie jest tak źle. Nie wiem, czy będziemy jeszcze robić, tam pewnie się przejdzie, tylko te większe wyrwie i wszystko. Tak samo jak właśnie rumianku było sporo wcześniej. To też przeszliśmy, tylko tak wyrwaliśmy, gdzie wystawało. No i na rumianku to już nie widać w sumie w burakach. Tam jakieś pojedyncze się trafią,
parę na całym polu. Więc nieźle. I zaraz wam pokażę, co mamy na bagnie. Kto ogląda, śledzi nas, to wie, ile roboty tam włożyliśmy. Najpierw Sławek, co powyrywał całe to zielsko w środku, ja z zewnątrz. Później jeden cały wieczór ściągał rzęsę grabiami. Znaczy rzęsę to się ogólnie ściąga często, jak tam dla kaczek się bierze. Ale tak, tak do czysta, że prawie nic nie było. To ściągnął któregoś wieczoru. Później narosło, no to ja z Justyną. Justyna dychę za wiaderko dostawała, to chętnie ściągała. Tam gdzie sięgła oczywiście, ja z nią. No i zaraz wam pokażę, co mamy na bagnie. Nie ma rzęsy, co prawda, jakoś dużo, ale jest co innego. Ale na to też nic nie poradzimy, musimy przeczekać po prostu. Akurat się pompa włączyła. Czasowo jest ustawiona, więc się sama włącza tam co jakiś czas. Nawet nie wiem, jak tam Sławek poustawiał. Patrzcie. Normalnie jeden wielki syf. I to nie jest rzęsa. Rzęsy tutaj nie ma. Prawie wcale. Tylko od kombajnu, wiecie, jak tutaj dookoła wszyscy młócili, czy nawet u nas było młócone. To cały ten kurz, wszystko osiadło tutaj. I teraz wydaje mi się, że to gnije, czy nie wiem co, bo to jest normalnie aż taka piana z tego brudu. Najpierw była tylko taka cieniutka warstwa kurzu, bo było to widać, a teraz to jest normalnie, nie wiem jak to nazwać nawet, no normalnie jakaś piana taka, kożuch się zrobił z tego brudu. Ja mam nadzieję, że to opadnie jakoś. Bo ściągnąć, przypuszczam, że tego też się nawet nie da. O, krecik na kąpielach był. Tam trochę rzęsy jakby. Ale to tam troszkę, tak naprawdę tutaj nie widać nigdzie, żeby ta rzęsa jeszcze była w jakichś większych ilościach. No, to za to takie coś. My chyba w tym roku nie napatrzymy się na te ryby. No, co się wyczyści, to zawsze coś innego. No, ale trudno. No tego też nie zakryjemy całego bagna, żeby pył nie leciał ze żniw, a jeszcze teraz będzie prasował pan. Jeszcze się żniwa dookoła nie skończyły, przecież to też będzie jeszcze lecieć, więc no, musimy przeczekać i tyle. No niestety, żniwa są ważniejsze niż nasze czyste bagno. Przeżyjemy jakoś. Także ludzie porobią, to może się wtedy jakoś oczyści. Ja liczę, że to spadnie na dno, czy nie wiem, co się z tym stanie. Dobra. Mniejsza z tym. Tylko znowu, tak wiecie, czyści się te bagno, żeby te rybki jakieś zobaczyć i się tylko czyści, a rybek się i tak nie widzi. No. Już tutaj prawie pełen mauzer wody nowy nalany. Tamten to nie wiem, co z nim zrobi. Jakoś pewnie wyczyści, no przecież nie wyrzuci. O, już prawie pełno. Sławek to ogólnie ma taki talent, że zawsze jak gdziekolwiek nalewa wodę i zostawia, pójdzie coś innego robić. Jak tak wiecie, więcej wody, nie? Bo jak trochę, no to pilnuje, ale jak więcej, no to 98 przypadków, że przelewa. Zapomni po prostu, ale to tak jest, jak się pójdzie coś innego robić, to no niestety, to się zapomni. Ja też tak mam. O, patrzę na tamtą papryczkę, ale jeszcze trochę. A tu ciepło dzisiaj. Ła. Dobra, idę zobaczyć do kurczaczka ponownie. Też nie, w sumie chwilę temu byłam, to jeszcze dam mu spokój na razie. I tak mu w niczym nie pomogę, i tak mu w niczym nie pomogę. Najwyżej jak za ciepło będzie, czy za chłodno. W sumie ja nie wiem, jaka powinna być temperatura i jaka jest temperatura tam koło niego teraz. Może za ciepło, może za zimno, ale przypuszczam, że chyba lepiej jak ciepło, nie? Teraz jak jeszcze jest mokry i w ogóle. I znowu tyle jabłek się nazbierało. Nie wiem, jeszcze pewnie dzisiaj będę robić. Dzisiaj sobota. Co? No teraz mamy godzinę, jakąś tam chwilę po południu. No to jeszcze z wami live wieczorem, więc no wy już będziecie oglądać, to już będzie niedziela przynajmniej, albo jeszcze później. No ale my mamy dziś sobotę. Więc w sumie ja nie wiem, czy się wyrobię z tymi jabłkami, a tak naprawdę to mi się bardzo nie chce. I szukam wymówek.
No. Jeszcze tam Justyna nagrała wam kawałek filmu o świnkach morskich. Także wrzucę wam tutaj teraz tu. O. Także za chwilę Justyna będzie występować. Dobry, dzisiaj ja nagrywam filmik o Mani i Frani. Ogólnie od kiedy są w domu, no to jest fajnie. Nie wiem, jak ją to ująć, ale robią mi bardzo bałagan. Tam jeszcze były, jak miały trociny, bo dopiero jeden dzień mają sianko. I muszę tam to posprzątać, ale nie sprzątałam, bo i tak robią syf z sianka. Ogólnie to dałam im jabłka. Tu tak zjadły jedno. I tu dwa jeszcze zostały. A te też obgryzły, nie zauważyłam. Mają karmę tutaj. Tam mają picie i trawkę. I tam mają swój domek, w którym większość czasu siedzą. Znaczy, jak nikt na nie nie patrzy, jak nikt na nie nie patrzy, albo jest się cicho, to one wyjdą i sobie coś tam pojedzą trawki, albo się napiją wody, ale najgorzej jest w nocy, bo jak ja sobie śpię, to im się chce pić zawsze, albo jeść i zawsze chrupią mi, albo właśnie tak jakby tak robią, jakby ktoś stukał o klatkę, tak? One piją tu i to tak ten, tylko że one mają takie długie zęby, twarde, dlatego tak słychać bardzo. Nie wiem, czy mówiłam, ale im muszę trociny kupić, bo jakby miały trociny wcześniej, ale teraz mają sianko, bo mi się skończyły trociny, bo co dwa dni im wywalam. No gnój im wywalam co dwa dni. I mogę pokazać wam, jak bez domku wyglądają, tylko nie wiem, czy się nie przestraszą trochę. O, tu jest Frania, a tu jest Mania. One sobie tak zawsze leżą w tym domku. Tak wygląda domek. O, taki zwykły. I one wcześniej, o, tutaj jest taka czy takie coś, co miały w domku, tak miały tu, tak miały to i domek miały na tym. I nadal, jeszcze raz tak zrobię, o. Ogólnie przez pierwszy dzień, jak były u mnie do pokoju, to prawie nic nie piły, a teraz wlałam im wczoraj wody dotąd i teraz jest dotąd. Więc bardzo dużo piją. I ogólnie ja się zdziwiłam, że tak mega dużo jedzą, bo trawy ogólnie najwięcej jedzą, bo dzisiaj im wsypałam trawy, nie wlałam. I tak z 2 godziny temu było gdzieś tak pełno, a teraz jadły tutaj. I no, im starsza trawa na jakieś 5 godzin, na przykład jak im rano przyniosę, to po południu już nie mają. Mania się z wami żegna, pa! No w sumie się nie ma co dziwić, że to nie chciało lecieć, ja wam pokażę, jaki tu syf. Nie wiem, czy to będzie widać. Będzie widać. Aż normalnie. Łe! A capi? Jak z jeziora. No, jak takie zgnilizna jakoś jaki z jeziora, tak jak się ten. No. No, no właśnie. I ten. To wszystko ze studni, nie? Na brzegach przecież jaki, ile tego widać. No, cała brązowa, całe no, brązowe od środka. No i co teraz będziesz robił? To całą rozebrę, to cały kosz. Ten kran skręcić. I co jest? Tam to całość. To z wodu laci i może do siebie płukać. Myjkę i zobaczę. No. Czy będzie. To ale to wywalić trzeba jakoś. A nie, nie da rady teraz wywalić. No nie. Że przecież nie zobaczy. No to chociaż go przestawimy może gdzieś, nie? Czy nie? Ja, może stać, koty będą miały zabawę. W ogóle to gdzie one są? No, wpadnie, jeszcze wpadnie z ciekawości. Nie wiem, gdzie są. Tutaj nie było widać, żeby spały. O, kurczak krzyczy. Dobry znak. Ogólnie to mu dałam pudełeczko, bo po całym tym skakał już. Się chciał, próbował wstawać. Jestem ciekawa, co to będzie za gatunek. Ja tam się nie znam, może już ktoś rozpoznaje, co to może być. O, jak wstaje. Tak w internecie popatrzyłam, ale to też na pisklakach inaczej wygląda niż na dorosłych kurach. Nie wiem, co to może być. Jeszcze też jak wyschnie do końca, to też może będzie trochę lepiej widać. No, zobaczymy, ale chyba zapowiada się, że przeżyje, co? Przeżyje chyba, co? Już te coraz silniejszy jest. No, zobaczymy. Żeby był szybciej, to by się wygnuty, to by wylatał. No, ale to widzisz i tak, że się zauważyło w porę, nie?
Tam też nie chcemy do tej kaczki latać w kółko, bo ona zaraz się rzuca, zaraz się denerwuje. No ale jednak dobrze, że się zajrzało. Ja tak poszłam tylko zobaczyć ten. Nie chciałam do niej zaglądać do gniazda, tylko tak mówię, może akurat podniesie się, albo się będzie przekręcać, albo może będzie jadła, albo kurczak wylezie spod niej i coś się zobaczy, a tu o, takie coś. Myślałam, że już nie żyje, ale patrzy, rusza się. To nadzieja. Zobaczymy, co wyjdzie z tego. 54 jajka naliczyłam. Już mi tu krzyczy któraś. Ta najbardziej zadziorna chyba. Dzisiaj tylko ten mały wybieg, jak mówiłam, więc ich tu dużo dzisiaj. Krzyczą na mnie. Jeszcze trochę ich tam siedzi, więc może coś jeszcze zniosą. No, na razie 54. Zobaczymy. Ojeja. Takie nerwy były. I co? I od poniedziałku bielenie prawdopodobnie, bo ostatnio było bielone jakoś w styczniu, czy odkażane wtedy było, a bielone wcześniej, już nie pamiętam. A tak zawsze dwa razy do roku Sławek bieli, odkaża, także poniedzieli, od poniedziałku chyba się weźmie za to, już by czas był. Taki jest plan, zobaczymy jak wyjdzie. No, o, ale nie wychodzimy dziewczyny. Hello, ej, patrz. No, grzecznie ma być. I mieliśmy dokupować kur. Mówiliśmy, że dokupimy już w czerwcu, później, że w lipcu, a teraz w sumie, nie wiem, na razie jajek wystarczająco. Teraz przez lato to jak zawsze trochę mniej potrzeba, znaczy ja pieczenia, no powiedzmy, że tyle samo, w tym tygodniu miałam mniej trochę. Ale mniej na pewno sprzedajemy teraz jajek, bo no to wiecie, to jest czas urlopów, wyjazdów. Jak jest tak ciepło, to też mi się wydaje, że jajka trochę mniej smakują. Także chyba na razie poczekamy. I może gdzieś tam pod koniec wakacji, sierpień, może wrzesień. I tak jak mówiłam, już mówię któryś raz i dalej tego nie zrobiliśmy, że by trzeba policzyć je, nie? Ile w końcu ich tam jest. Ostatnio liczyliśmy, jak był poprzedni live. 121 było, no to już chyba z półtora miesiąca temu. Tak, żeby wypadało znów policzyć. Może znów po live'ie. Po tym dzisiejszym. Zobaczymy. O, ci kaczuchy wiedzą, co dobre. Chlapią się, kąpią. Błoto zrobiły już z tej wody. Dobra, idę wynieść jajca. Jeszcze tak zerknę kątem oka, ale to nie ma co zaglądać tam nawet. Tylko tak podejdę, nie będę nawet nic tam do gniazda. Zresztą ja tam nie zaglądam, bo ona tak dziobie. Sławek to tam wie, jak ją zaskoczyć. I ten, i podnieść. Ja tam nawet nie będę zaglądać, tylko tak, o, może coś tam się odchyli, może gdzieś tam coś pokaże, rąbka tajemnicy i nic więcej nie będę robić. Dobra, ostatni raz na dzisiaj zaglądamy do kaczokura, znaczy na dzisiaj z wami, ja później jeszcze będę zaglądać. W sumie ja tak mówię kaczokur, czy kaczokura. O, jeszcze skorupki kawałek, a nie będę mu odrywać tego, bo to jest przyschnięte. Dla tych niewtajemniczonych, którzy tam powiedzmy zaczęli oglądać dopiero czy coś, nasz kanał, to tak się śmiejemy z widzami, że kaczokury, dlatego że kaczka siedzi na kurzych jajkach i dlatego tak się śmiejemy, że kaczokury czy kurokaczki. Także to nie jest takie stworzenie dziwoląg, tylko po prostu tak sobie nazwaliśmy z widzami kaczokura i już zobaczymy, co z tej kaczokury będzie. Szczęściary. Dobra, dam wam znać jutro. Dzisiaj już na razie ją odkładam. No, także tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Także trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam was serdecznie. Na razie, pa, pa!